Witam. Dzisiaj w tych okolicznościach pięknej przyrody, słoneczko nam wyszło, chciałem zademonstrować, jak wymienić tarcze oraz klocki hamulcowe w Citroenie C5 Kombi 2.0 HDI 163 konie mechaniczne 2011 rok. Niemniej jednak chciałem zaznaczyć, że to jest moja pierwsza przygoda z wymianą hamulców i klocków, znaczy w ogóle tarcz hamulcowych i hamulców w tym samochodzie, w tym modelu. Nie robiłem tego jeszcze nigdy. No i na pewno będzie to odbiegało od profesjonalnych napraw czy wymian. No, ja to robię po swojemu. Mogę jakieś błędy popełnić, niemniej jednak chcę się podzielić z Wami tym, co tutaj robię, wyprawiam, zmagam się z tym samochodem. Więc zapraszam. Pierwszą ważną wiadomością to jest to, że należy podnieść samochód na najwyższą jego wysokość zawieszenia, no, do celów serwisowych. Tak gdzieś tam w tych mądrych książkach pisał. Potem, tu są takie zaślepki, należy je wyciągnąć, no bo inaczej to bym połamał. Tarcze zdarte, rant jest strasznie duży, no tarcze są do wymiany, to widać. Klocki hamulcowe nie lepsze, nie wiem, cień jest straszny, nie wiem czy to będzie widać, o teraz. Klocki hamulcowe nie lepsze. No i trzeba będzie to ściągnąć wszystko tu. Najpierw musimy odpiąć te dwa druty, które tutaj są. To są... no tam czujniki tych klocków, ile się tam tego klocka zdarło. To wypniemy, potem odepniemy to, po czym trzeba będzie cofnąć tłoczysko. Warunki są tragiczne. Teraz się go proszę bardzo, odkręcony cały zacisk z klockami hamulcowymi. Klocki hamulcowe już tutaj są na ukończeniu. Ja je będę wymieniał trochę po partyzancku, bo ja po prostu je wycisnę do środka. O, tak jak tego i on mi wyleci, nie? Wracaj drugi, proszę bardzo, łącznie z tymi czujnikami. Już niewiele brakowało. Gdzieś się mogło... Jest! Tyle tarcza jest zdarta. To jest do wyrzucenia tarcza. To już praktycznie nic. Teraz mamy porównanie, ten klocek a ten. Pokażę, ile tu jest tego klocka, a ile tego.
dziurka jest z tej strony, tylko tak, to tak musimy wsadzić też. Nie możemy, tu jest różnica, tak i tak. Zakończyłem robotę z jednej strony, lewej, z wymianą tarczy hamulcowej, klocków, w tym Citroenie C5 moim. No niemniej jednak robię to w spartańskich warunkach domowych. Zdaję sobie sprawę z tego, że ja nie mam żadnych, nie mam żadnych narzędzi specjalistycznych, ściągaczy jakichś takich jak mają w ASO czy gdzieś tam. Ja po prostu no zrobiłem to przy pomocy jakiegoś klucza tam do kół. Jakiś młotek zwykły, powiedzmy tam, nie wiem, torksy z kastorami, jakieś takie różne rzeczy. Cuda niewianki. W każdym razie da się to zrobić. Może nie jest to jakoś tam profesjonalnie. Na pewno dużo błędów popełniłem, bo tam Citroen pewnie by się nogą przeżegnał, jak to oglądnie. Że jak to tam jest zrobione, że tak ściągałem, nie tak ściągałem. Ja po prostu poszedłem intuicyjnie, tak mi się wydawało, że będzie najłatwiej. Efekt jest taki, jaki jest. Tarcza jest założona, klocki hamulcowe nowe, nowa tarcza. No, sądzę, że będzie to wszystko dobrze funkcjonowało. No i jeszcze kilka lat pojeżdżę. Pół roku dopiero to auto mam. No i sądzę, że tam oszczędzicie mnie trochę w tych komentarzach. Jakie błędy popełniłem, to popełniłem, niemniej jednak nie widziałem na stronie internetowej, no nie udało mi się znaleźć, żeby ktoś w ogóle nakręcił, sfilmował, jak wymienić klocki hamulcowe czy tarcze hamulcowe, akurat tym Citroenie C5 X7, to już jest ta generacja od 2008 roku do tej pory produkowana. No, jest to proste. Jeśli się podobało, to dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę i miłego oglądania.